Powiat tczewski przygotowuje się do przyjęcia dzieci z pieczy zastępczej uciekających przed wojną w Ukrainie. Schronienie będą mogły znaleźć w budynku dawnego domu dziecka. Najpierw jednak nieużywane kilka lat pokoje trzeba odświeżyć i wyposażyć. Wiem, że dom dziecka kilka lat był nieużywany. Brak tam jakiegokolwiek wyposażenia w tych pomieszczeniach. I mamy możliwość przygotować na pierwszym piętrze, bo tylko to jest możliwe, pomieszczenia dla 20 dzieci z Ukrainy z opiekunami, czyli 4 opiekunów z dziećmi i 20 dzieci. I takie pomieszczenia w tej chwili są przygotowywane. Był apel dyrektorów szkół powiatowych, ale przede wszystkim tutaj dyrekcja PCPR, PPP zajęły się tym tematem i to są główne osoby, które jak gdyby zainspirowały to wszystko. Są organizowane zbiórki, jest masę ludzi dobrej woli, jest stowarzyszeń, firmy, zakłady pracy, między innymi GEPEC, są firmy nawet z zagranicy, Anglicy, Irlandczycy zgłaszają się z chęcią pomocy. Także to wszystko już trwa. Te pomieszczenia prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą już gotowe. W tej chwili trwa tam remont, malowanie. Do malowania zgłosił się przedsiębiorca z Pelplina, pan Swajda, który nam gratisowo to również wykonuje. Działania prowadzone są za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, przy współpracy z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innymi jednostkami powiatowymi, które chcą pomóc obywatelom Ukrainy. Skala pomocy jest bardzo duża. Więc mamy nadzieję jak najszybciej zakończyć tutaj prace, które są przygotowawcze, zadeklarować w Urzędzie Wojewódzkim chęć przyjęcia, określić konkretną liczbę dzieci, bo na tu i teraz po wstępnych szacunkach myślimy o 20 dzieci i 4 wychowawcach z ich rodzinami, czyli łącznie powiedzmy około 40 osób. Jaka będzie docelowa liczba miejsc? Okaże się dopiero jak uda nam się rozsytuować tak naprawdę meble w pomieszczeniach, to wtedy dopiero będziemy mieli pełen obraz naszych możliwości jako powiatu. Nim cokolwiek zostanie przewiezione, to tak jak jest na naszej stronie czy na stronie powiatu ogłoszenie, najpierw prosimy o telefon, bo może się okazać, że już danych rzeczy mamy wystarczającą ilość. Ludzie naprawdę codziennie bardzo duże ilości tutaj deklarują. Mamy pralki, mamy lodówki, mamy wersalki, mamy kołdry, koce. No naprawdę wszystko, żywność. Mamy bardzo dużo tych rzeczy. Dzisiaj też został opublikowany numer konta, na którym mogą osoby prywatne dokonywać wpływ, bo wiadomo, wyposażenie wyposażeniem. Te wszystkie rzeczy, które możemy mieć tu i teraz, są ważne. Ale to nie będzie tydzień pomocy. To będzie dłużej. Zbiórka prowadzona jest przez Fundację Mały Bohater. To jest fundacja, która z nami współpracuje, a jednocześnie chciałam podziękować już wszystkim naszym darczyńcom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim jednostkom organizacyjnym, które się włączają w te działania, bo naprawdę to jest dla nas bardzo ważne. My jesteśmy małą jednostką, wiadomo, że sami to byśmy nie tak szybko ruszali z tymi pracami. Dawny dom dziecka przy ulicy Wojska Polskiego już od kilku lat nie służył dawnym celom. Zgodnie z polskimi przepisami dzieci trafiły do kilku mniejszych placówek. Teraz budynek może znowu przyjąć potrzebujące maluchy.